zdziwiony jestem, że nie wiem, pan radny Rzepka nie zaproponował zorganizowania posiedzenia Komisji Prawa, żeby te wszystkie pomysły sobie kompetentnie omówić, tylko no tak troszeczkę przypomina mi z całym szacunkiem oczywiście troszeczkę zabawę w piaskownicy, po prostu rozpoczęli dyskusję za pomocą mediów, nie wiadomo w jakim celu. A to na naszej antenie w audycji Zebranie na żywo spotkali się radni Dąbkowski i Rzepka. Radny Kołobrzeskich Razem argumentował, dlaczego likwidacja Komisji Morskiej to zły pomysł. Radny klubu PiS przekonywał, że projekty uchwał zostały przedstawione kilka tygodni przed sesją właśnie po to, by mieć czas na ich przedyskutowanie. Nie wiem, czy starczy czasu, żeby tymi pomysłami zajęły się wszystkie merytoryczne komisje Rady Miasta. Nie wiem, czy ta sprawa stanie na sesji. To już będzie decyzja pana przewodniczącego Rady Miasta. Niemniej jednak tego typu rzeczy, tak poważne rzeczy, czyli łączenie komisji bądź likwidowanie komisji, powinny być naprawdę bardzo poważnie przemyślane i przeanalizowane. Przypomnijmy, radny Piotr Rzepka złożył projekty kilku uchwał dotyczące zmian w statucie miasta. Dotyczą one na przykład zmniejszenia liczby komisji stałych Rady Miasta. Ostatecznie jednak już w ubiegłym tygodniu wycofał się z pomysłu likwidacji Komisji Morskiej.